Mówiłem, że sen Samuela jest wieloznacznym znakiem. Ale wśród tej wieloznaczności nas przede wszystkim interesuje to, że to trwanie w ciemnościach we śnie jest trwaniem też w ciemnościach grzechu albo nieświadomości, niedojrzałości duchowej, takiego niepoznania Boga, siebie, prawdy o innych. Jakiegoś rodzaju nawet zaślepienia. Wszyscy z tego startujemy. Przy dobrej współpracy z Bogiem raz po raz dokonują się w nas wstrząsy, w których otwieramy głęboko, szeroko oczy na rzeczywistość. Jego przebudzenie, przebudzeniem Samuela jest przebudzeniem do wiary. Ale nie do wiary w to, że w ogóle Bóg jest. Do wiary, czyli do zaufania Bogu jak przyjacielowi. Jest przebudzeniem z fałszu, z iluzji, z fantazji, z wyobrażeń, z własnego świadka, powiedzielibyśmy. Jest to przebudzenie do wzrastania, do widzenia. Nie chcę przez to powiedzieć, żebyście wyszły z kaplicy, tylko do widzenia, czyli do dostrzegania inaczej, do postrzegania rzeczywistości prawdziwiej. Zwróćcie na to uwagę też, że w tekście przed przebudzeniem Samuel tkwi w zamkniętym pomieszczeniu. Ta przestrzeń jest zamknięta. Tkwi w sanktuarium i są zamknięte drzwi. Po przebudzeniu tekst mówi, że kiedy on się przebudził i usłyszał od Boga te słowa i złapał właściwy kontakt z Najwyższym, to rano wstał i co zrobił? Otworzył drzwi w przybytku. Tak jest napisane? Tak. Nieprzypadkowe. Kiedy otworzyły mu się oczy na Boga, otworzyły mu się oczy na siebie, otworzyły mu się oczy na Chlego, nie było problemu z otwarciem się na resztę świata. Nie musiał być zaściankowy. Ale musi być właściwa hierarchia otwarcia. Tę zmianę Samuela też widać w innym sposobie przeżywania swojej roli w sanktuarium w Shiloh. Zobaczcie, 3 rozdział, wiersz 1. Usługiwał Panu pod okiem Chlego. Tyle jest o Samuelu na początku napisane. A 3:19. Samuel dorastał. To już nie jest tylko usługiwał, ale dorastał. Usługiwał to można się w ogóle nie rozwijać, ale dorastać to ciągle być w jakimś progresie duchowym. Podobna rzecz jest z Jezusem. Przypomnijcie sobie, kiedy Jezus idzie do świątyni i kiedy wraca ze świątyni jako 12-letni chłopiec, jakie zmiany zaszły w jego osobie. To jest kilka słów, ale bardzo dużo mówią. Łukasz 2 rozdział i tak dalej. Tam, gdzie jest mowa o pójściu z rodzicami do świątyni. Tam w jakiś wyjątkowy sposób Jezus doświadczył obecności Ojca w świątyni. Pamiętacie? Że aż został. To było takie przebudzenie. Że nie wyszedł z tej świątyni. Tekst sugeruje też, że w świątyni Jezus musiał przeżyć jakiś rodzaj właśnie duchowego przebudzenia wewnętrznego. Bo kiedy wraca do domu, Biblia dodaje, czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Ale przed dotarciem do świątyni Biblia inaczej go charakteryzuje. Jak? Udali się tam zwyczajem świątecznym. On jest nieodróżniony prawie od matki i od ojca. Ale kiedy wraca ze świątyni, jest odróżniony od ojca i matki. I czynił postępy już. Bo zobaczył ojca. Bo przeżył tego ojca, nie? W sobie samym. I tak samo kilka wierszy wcześniej, w tym samym rozdziale u Łukasza, przed 22 wierszem, przynieśli je do Jerozolimy, tam gdzie jest mowa o poświęceniu Jezusa. Przynieśli je do Jerozolimy, żeby przedstawić je Panu. A po 30 wierszu, dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Widzicie? I tu chodzi również o to przebudzenie
do świadomości, że patrzy mi w oczy Ojciec. Każde spotkanie z Ojcem, nawet teraz, w tej chwili, kiedy siedzisz tutaj na tej ławce, możesz się przebudzić wewnętrznie. Możesz poczuć Ojca. I już inną kobietą wyjdziesz, innym człowiekiem z tej kaplicy, po tej konferencji. Wzrastając w łasce u Boga i u ludzi. Weszłaś jak część tylko tej wspólnoty, a wyszłaś jak córka Boga. W języku hebrajskim sen, chelom, ma dwuznaczne znaczenie, nawet trójznaczne, ale dwa znaczenia są bardzo ważne dla nas. Po pierwsze znaczy to śnić, chelom. Ale drugie znaczenie tego słowa to uzdrawiać. Więc kiedy ktoś w Biblii śpi, to może śpi, ale przy okazji coś się w nim uzdrawia. Tu oczywiście pojawia się pytanie o modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne. Czy ona jest konieczna, czy nie? Może inaczej powiem. Jesteśmy istotami fizycznymi, istotami psychicznymi, istotami duchowymi. To jeśli fizyka nasza potrzebuje czasem uzdrowienia, to duch nie? To on się zawsze dobrze trzyma? On ma jeszcze gorsze kłopoty niż fizyka. Według antropologii filozoficznej chrześcijańskiej ciało jest manifestacją duszy. 80% naszych chorób to jest raczej ekranizacja naszych kłopotów, konfliktów psychofizycznych, czyli często z sumieniem. Więc jeśli ciało leczymy, to tym bardziej powinna być dusza leczona. Najważniejsze sakramenty Kościoła katolickiego nazywają się sakramenty uzdrowienia. A kto policzy, ile razy w Nowym Testamencie pojawia się słowo leczyć, uzdrowić przy osobie Jezus Chrystus? U Łukasza w 9 rozdziale, w 2 wierszu Jezus posyła apostołów w misję i mówi tak: głoście Królestwo Boże, a drugie zadanie jakie daje? Można to wyłączyć z misji apostolskiej? Katechizm Kościoła katolickiego o tym mówi 551 punkt, albo może 1484 punkt, może również 2305, może również 1504 i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie jest mowa o konieczności uzdrowienia rozumianego w bardzo duchowy sposób. Co nie oznacza majsterkowanie jakieś okultystyczne nad życiem duchowym. Ale o to, żeby być świadomym tego, że człowiek nie jest zdrowy wewnętrznie i że potrzebuje różnego rodzaju dotknięć uzdrawiających Jezusa Chrystusa. Począwszy od sakramentów, poprzez sakramentalia, skończywszy na modlitwach za siebie, za kogoś, modlitwach stawienniczych czy o uzdrowienie. Także spektrum tego uzdrowienia jest bardzo szerokie, a być może jeszcze poszerzy się, bo Duch Święty ciągle coś wymyśla. Wracam do snu. Możemy go więc postrzegać w Biblii jako rodzaj uzdrowienia. Czasem trzeba stracić światło, żeby docenić jego wartość. Niekiedy w naszym życiu zakonnym tak się dzieje, że wchodzimy w okresy, etapy takiego mroku. Po co? Żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, jak bardzo jest nam konieczne światło Boga. Światło Słowa Bożego, światło Najświętszego Sakramentu, światło Jego miłości i jak strasznym cierpieniem jest ciemność, kiedy się nie widzi Boga w życiu. Samuel, żeby coś takiego przeżył, no wszedł do tego sanktuarium, zamknął drzwi swojej świątyni, sanktuarium w Shilo. Odciął się od świata, odciął się od pychy, odciął się od szatana. Musiał umrzeć w nim jakiś stary człowiek, aby narodził się nowy. My też wchodzimy w rekolekcję właśnie nie po co innego, tylko po to. Mamy pewne podcinane drogi, że tak powiem, kontaktowe ze światem, żeby tak trochę wejść głębiej w siebie. Oczywiście to może budzić przerażenie, lęk, znużenie, zniechęcenie, różne reakcje. Ale powoli, powoli, może za jakieś 3-4 dni coś zobaczymy. Bo trzeba ci po prostu wyraźnie uświadomić sobie, że twoje życie do tej pory jest jakimś rodzajem
snu uzdrawiającego, ale też pewnego snu iluzji. Rekolekcje mają być czasem otwarcia oczu. Czasem na rzeczywistości, które już od dawna widzimy, ale nie dostrzegamy w nich takiej prawdy, jakiej powinniśmy dostrzegać. Letarg grzechu, trwanie w ciemnościach. Podsumuję to. Samuel w tekście, dopóki się nie przebudził, nie zna Boga. Nie słyszy Jego głosu. Służy pod okiem Helego. Czyli nie w oczach Bożych stara się być poprawny, tylko w oczach człowieka. Wie, że jest Bóg. Modli się tego Boga, służy temu Bogu, ale Go nie zna osobiście. Mało tego, nie zna prawdy o Helim. Dopiero Bóg mu mówi, z Helim to jest tak i tak. On ma jakieś idealne wyobrażenie o tym Helim. Kiedy Bóg mu mówi prawdę o tym, co się naprawdę dzieje w sanktuarium w Shilo, to zauważcie, Samuel też nie potępia Helego. Nie obmawiał go za plecami. Tylko zrobił coś najpiękniejszego. Poszedł do Helego, spotkał się z Helim, Heli wymógł na nim to, ale on mu powiedział prawdę. Nie dodał i nie ujął nic. I dalej służył Helemu. Powiedzieć komuś trudną prawdę to nie znaczy wzgardzić kimś, nie? Dlaczego boimy się mówić czasami komuś prawdę? Bo nie umiemy sobie poradzić wtedy z uczuciami. Utożsamiamy się z tym, co mówimy. I albo kimś gardzimy, albo oskarżamy, potępiamy, nie? Albo fascynujemy się. Włączamy w to swoje osobiste emocje. Więc widzicie, to było uzdrawiające, że Bóg do niego przemówił. Dlaczego? Bo on się nauczył właściwych relacji z drugim człowiekiem. Zaczęli sobie mówić prawdę. Czy twoje relacje z twoimi siostrami też tak wyglądają? Czy może jest tak, że boisz się mówić prawdę? Dlaczego boisz się mówić prawdę? Bo ani ty, ani tamta druga strona nie umieją żyć w prawdzie. Nie umieją przyjąć prawdy, nie umieją powiedzieć prawdy. Czy to jest zdrowe, kiedy wszyscy się okłamują? Czy taka atmosfera może być uzdrawiająca, czy raczej chorobotwórcza? Chcę przez to udowodnić wam, że to, co zrobił Bóg, że powiedział prawdę Samuelemu i że Samuel mówi prawdę Helemu, widzicie, jaki łańcuch prawdy jest? Że to jest uzdrawiające, ten sen był uzdrawiający Helomu. Nie jest to mówienie takie z góry, powiedzmy, niszczenie tego Helego, łajanie go, potępianie, odżegnywanie się. Ja z tobą się nie będę zadawał, bo ty jesteś łajdak, nie? On mu to powiedział w takiej pokorze, ryzykując, że Heli go zniszczy. Wiem, że to trudne. Ale to uwalnia z lęków, stresów, kłamstw, hipokryzji, obłudy, udawania, chodzenia na palcach. I co jeszcze się stało? Trzeci poziom uzdrowienia. Bo on ma inną relację już z Bogiem, inną relację z Helim. Jaka jeszcze relacja została uzdrowiona u Samuela? Z samym sobą. Wie, kim jest, bo on mówi, jesteś prorokiem, Pan Bóg mu mówi.